Dobra, jakie yy, studia zmarnują ci życie? Może jest jakiś wic akurat, co studiuje coś, co tu pokażą, więc chcę mu otworzyć oczy. OK. Każde studia czegoś uczą? Każde studia na pewno uczą jednej i tej samej rzeczy, konkretnego ściemniania. A to się zawsze przyda Polakowi, Kombinatorowi, więc. Parthetics! Kojarzysz Żanetę, prawda? Nie. To ten typ dziewczyny, która jest z tobą w grupie na studiach, ale zawsze modlisz się, żeby nie robić z nią projektu, bo trochę nie ogarnia. Chodzi o to, że jestem mądry, ale jestem taki samomądry. <grym> samomądry. Samoukiem jestem. Poszła na studia tylko dlatego, że rodzice kazali no i chciała wyrwać się ze swojego wojakowa dolnego do miasta, posmakować studenckiego życia. Zaproszę. Tekila nie widza. Problem. Niezwykle rzadko wybierany kierunek zwłaszcza przez ambitnych ludzi, zarządzanie. <noise> Wiadomo. Zmysł menedżerski w połączeniu z niekwestionowanym urokiem osobistym to przepis na sukces w życiu zawodowym. Żaneta już spogląda w przyszłość i widzi swoje biuro na szczycie szklanego wieżowca w centrum Warszawy, z którego będzie zarządzać. Póki co jednak zamiast szklanego wieżowca korporacyjnego jest uczelnia. Nazwijmy ją FSB fajkowe studia biznesowe. Zdalne wykłady. Co? dzisiaj wykładał, ale nie będę. Ja jestem za pół godziny umówiony na piwo, czego i wam życzę. Zdalna sesja, ćwiczenia w sumie raz na jakiś czas, nikt nie sprawdza obecności, a dyplom ukończenia i tak będzie? Hmm. Dawniej, w czasach przed covidem, takie coś było określane mianem papierowych studiów. Jak zrobić. Pap, 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 jak to się <Papii>? nazywało? <poł facial> to się na najłatwiejszym Szybowa coś. Najłatwiejszy kierunek i w zamian za istnienie oraz comiesięczne przelewy, tak zwane czesne, można było niskim kosztem um intelektualnym. Nie podoba ci się ten film Ten Ziomek? Aha, dobra, mamy pierwszego. Trafiliśmy chyba w jego kierunek studiów. No, którym chłop mówi, że zmarnuje ci życia. Rip. Kończyć sobie studia. I w czasach kiedy mało kto miał dyplom uczelni. Turystyka? To jest technikum chyba. Co ty gadasz? No, to jeszcze nie jesteś na studiach. I to nawet taki średnio ambitny papierek miał sens. Ludologia. Studia ma każdy. To taki dyplom jest. Useless. A teraz wyobraź sobie, że każda uczelnia w Polsce jest fajkowa. Wszędzie można przyjść i bez wysiłku ogarnę sobie dyplomik. Lubię placki. No dobra, trochę przesadzam, bo. filozofię studiowałeś. Nie w każdym kierunku się tak da. I jak? Do czego ci to doprowadziło? Lecz to nie jest trochę tak, Jesteś że. Jesteś filozofem? Uczelnie zorientowały się, że bardziej opłaca się robić zdalne zajęcia i zdalne sesje. Co, Do oglądania streama widz przychodzi codziennie na 10 godzin i rozmyśla o życiu, słuchając krzyków w tle. Piękne. Na których studenci raz w życiu przekraczają mury szkoły i ma to miejsce przy odbiorze dyplomu. Dobrze. Ty Rodzice jak. dumni, bo mają w domu magistra. Moje studia wyglądają tak jak on mówi. Susk. Ma wrzuca zdjęcie na Facebooka, jaka jest zadowolona, synalka lub słuchci potas kończy się. Na pewno tak bardzo mocno się uczyła i starała. Koleżanki, mamy gratulują. Przepraszam, prawo kochana, mentor. Ale one, one nie wiedzą. Jak? I Żaneta też to nie, nie wie, że w pewnym momencie przychodzi brutalna weryfikacja rynek pracy. Okazuje się, że ludzie po FSB i podobnych uczelniach są tyle samo warci na rynku pracy, co wszyscy inni. I nie ma żadnego biura na szczycie szklanego wieżowca, a jedyne co pozostaje to wykucie na pamięć formułki sprzedażowej światłowodu w call center. Bo tylko takie oferty pracy są w zasięgu. W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Z twoim czym? Kochany, chyba trzeba sobie przypomnieć definicję. Wykształcenie. Hmm. Wikipedia. Wiadomo, że to najbardziej rzetelne źródło informacji. Rel. Okej. Okay. Dokument potwierdzający. Do to mamy. Zasób wiedzy, umiejętności i sprawności. No. <grym> w gift polu. A w tamtym Januszu, no? Powiedzmy, że w miarę jest. Umożliwiający jednostce poznanie świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie zawodu. Każde studia czegoś uczą? Każde studia na pewno uczą jednej i tej samej rzeczy: konkretnego ściemniania. A to się zawsze przyda Polakowi kombinatorowi, więc. Tylko, że z drugiej strony, każdy Polak rodzi się jako kombinator, więc po co te studia? Mamy to naturalnie we krwi, więc. No, znowu obalona teza, że studia coś dają. Niestety, widzę. Znowu obalona teza. Niestety, niestety. Gdy... Studia są w takim razie dobre nie dla Polaków, żeby się nauczyć kombinować. Dopiero. No i masz. A było tak dobrze. I teraz zastanów się, w jaki sposób Żaneta, czy jakikolwiek inny Michał ma skutecznie wykonywać zawód, jeśli na wszystkie kolokwie jakie pisał miał gotowco od poprzednich które nie zmieniają się od 20 lat. Albo pisał zdalnie i miał otwartą przeglądarkę obok. Spójrz na Monikę kociołek, zobacz ile zarabia i pomyśl po co ci studia. Co? Albo robił wypracowania z pomocą czatu GPT. No dobra, ale nie przyszliśmy tutaj tylko pośmiać się z fajkowych studiów. No. Mimo tego, że brat wybrał język faktów, to i tak studia na takich kierunkach są po to, żeby złapać kontakty i liznąć temat. Jak wydaje mi się, że jak ktoś umie złapać kontakty, to złapie je wszędzie, a na studiach to tak. Chodzisz, <gryw> nie znasz nikogo. Nie, dobra. Za dużo faktów na jeden stream. Może ktoś planuje pójść na studia i mu to popsuje. Przepraszam. Nie. Ważniejsze jest to, co robić. W końcu wizja zmarnowania 5 lat na fejkowe studia, które nic nie dadzą, nie wydaje się być zbyt fajna. Okej. Okay, Jakie za... kontakty, jak mnie nawet na zajęciach nie było? <laughs> no niestety. <laughs> to o tych kontaktach to się mówi właśnie, nie wiem po co, chyba jak jesteś dupę na Harvardzie i jak, jakieś dzieci milionerów są też na tych studiach, co ty, a nie ludzie, co tak jak ty, sami nawet nie wiedzą co się wokół nich dzieje, skąd to wiem, bo ja też tam byłem. Czego nauczyły mnie dwie godziny filologii angielskiej na studiach z angielskiego, ludzie nie umieją angielskiego? Żeby był wykład z filozofii, po co nie wiem? Piwo i szlugi smakują super po rzuceniu studiów. A. <grym> załóżmy, że jesteś Żanetą lub Michałem z przeszłości i w tym roku piszesz maturę. Po pierwsze, Buł. Szkoda, szczęśliwie. cię no, Chyba, że lubisz dreszcze emocji i niepewność, to wtedy nie wpadaj do aktualnych po tak? pomoc. Serio tego nie rób, bo popsujesz sobie zabawę w strzelanie na maturze. Nie, dobra, Dymek, ile ty masz serio lat? Studia mają za, y, kontakty i ułatwi... z firmami większymi i dzięki temu ułatwiają praktyki. <grym> praktyki na studiach. Nie. Dupe, ty musisz. Ty, ty. Ewidentnie dopiero idziesz na studia. Ty ewidentnie dopiero poznajesz świat. Rozumiem to. Dlatego ja nie będę ci burzył tej niewinnej wizji świata. Bo jest zbyt piękno. Po drugie, jest wiele rodzajów studiów, ale w wielkim uproszczeniu możemy podzielić je na dwa typy: specjalistyczne i wymagające. Zaocznie studiujesz, medycyna, ok. automatyka i robotyka, prawo. No Ogólne nie. i niewymagające: na przykład zarządzanie czy dziennikarstwo. Jeden do jeden tak gadają przed studiami, tak gadają ludzie przed studiami, i tak gadają rodzice, żebyś poszedł na studia. <laughs> Sad. Guy. No to prawda, Jusper. No nic, no ale powiem tak, wydaje mi się, że jak i tak nie wiesz, co w życiu robić, no to można se pójść. Ale też nie ma co robić chyba dla papierka. Siema odpowiedź dziadu. Yy, witam, Fargoten. Bo dobrze się zastanów, na które chcesz się wybrać. Bo jeśli na pierwsze i naprawdę miło. wiążesz z tym swoją przyszłość, to. Ja po dwóch i pół roku. Sądzę, że albo opłaca się pójść na studia jak medycyna, prawo i jeśli chcesz to robić? Jesteś zdeterminowany, a inne kierunki raczej nie takie, na które jesteś giga zajawiony i wyżywacz posiedzieć czas. O, oh, okej. Okay. No tak, no. Ja na przykład długo przyjąłem się z praktykami, dwa miesiące prosiłem znajomego, żeby mi piątkę z geodezji z praktyk wstawił. Ale Ty już masz znajomego, który może Ci tego, więc Ty jakby już masz te znajomości, te studia są useless już dla Ciebie, chyba że w tym zawodzie, bo są takie zawody, bez, w których się nie da nawet bez papierka robić, no to wtedy inna sprawa, że prawnie jest wymagany. Git. Ale jeżeli idziesz na byle jakie studia tylko dlatego, że rodzice każą, bo inaczej sobie życie nie ułożysz, rodzic. to mamy kłopot, bo to jest jednak 5 lat. Podczas pięciu to lat to, to może to, 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 się bardzo wiele zdarzyć. A jak mi nie wierzysz, to przypomnij sobie siebie sprzed pięciu lat. Tak, taki W tym czasie ja możesz założyć I i firmę, wyjechać za granicę i odłożyć na mieszkanie albo, nie wiem, zbudować kredyt i wziąć bliźniaki. Albo, możesz też wziąć udział w GOATS i wypromować swojego Instagrama? Nie no, tyle to nie. W każdym razie, możesz wykorzystać ten czas lepiej. Spójrz na to w ten sposób. O, mam on tego pod oknem, Pierwsza kolega. Pierwsza na 19 lat i właśnie skończyła liceum. Ja na przykład mam okazję po maturze zaraz wyjechać, na pół roku na Islandię, a rodzinę, rodzina chce, żebym nie tracił czasu. A, i żebyś na studia poszedł. Dobra, postaw ich pod faktem dokonanym, tak zwanym. i, I z Islandii im wyślij pocztówkę. Druga ma 24 lata i właśnie skończyła zarządzanie na FSB. Na rynku pracy obie żanety są warte niemal tyle samo, tylko że jedna z nich na tę wartość Uczyła się o 5 lat dłużej. Ale jeśli ta druga Żaneta zamiast pójść na zarządzanie ukończyłaby medycynę, no to sytuacja byłaby zupełnie inna. Dlatego wybór ma znaczenie, a studia... Hmm. Studia ci, towarem Marizar, daj poszło. Po trzecie, rozważ studia zaoczne. A, weekendy na uczelni. To kiedy niby ja będę imprezował? weekendy, uczysz się fejkowych rzeczy, a w tygodniu próbujesz znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Zjazdy na uczelni zazwyczaj są co drugi tydzień, więc czas na imprezy też znaleźć. Poza tym, i taką większość będzie zdalnie. Po czwarte, musisz zrozumieć, że rynek pracy na ciebie nie czeka. Czeka na pewne konkretne umiejętności, które akurat są najbardziej potrzebne. No, chyba, że masz już cieplutkie stanowisko Rozumiem. menadżera w firmie PolEX UTATY to co innego. Ale wtedy na co ci te studia? Zamiast wybierać się na fejkowe studia, zainwestuj w siebie, buduj doświadczenie, szukaj swojego miejsca zawodowego, rób kursy. Albo idź na poważne studia i nie marnuj pieniędzy rodziców na zarządzanie na FSB. Wyjazd żanetki albo Michała na studia to koszt i to niemały. Nawet dwa tysiące co miesiąc? Bo wiesz, wynajęcie mieszkania w mieście, transport, jedzenie. 10 miesięcy razy 5 lat, pierwiastek z dwa, trzy w pamięci. No, na no oko brzmi jak stoka. Ale co? Teraz kluczowa Chowu. informacja, więc skup się. Wczesna dorosłość to najważniejszy okres w życiu. Masz teraz najwięcej energii i predyspozycji na naukę ja serię trudnych to nie i opłacalnych rzeczy. Chcesz zmarnować ten potencjał na fejkowe studia? Nie tędy droga. No chyba, że marzy ci się kariera NPC. Dlaczego jest to kluczowy okres? Jedno, czego nauczyła mnie facetko od matmy w liceum, to że jak nie rozumiem zadania, czyli relatywnie często, to mam zrobić sobie rysunek pomocniczy. No, to lecimy. Nazwijmy to prawem wczesnej dorosłości. Oś pozioma to twój wiek. Zaczyna się od zera, a kończy. kończy nie wiadomo gdzie, ale nam wystarczy do 35 roku życia. Oś pionowa to natężenie zjawisk. O jakie zjawiska chodzi? Twój potencjał oraz odpowiedzialność. Odpowiedzialność rośnie z wiekiem. Proste. Ale spójrz, co w tym czasie dzieje się z potencjałem. Rośnie bardzo szybko, ale też szybko osiąga swój szczyt. Przypada to mniej więcej na okolice 20 roku życia. Dlaczego wtedy? Bo już masz wykształcenie, nie jesteś już dzieciakiem i masz stosunkowo dużo czasu na to, żeby no, to się ogarnąć życiowo. Dodatkowo ciągle masz background w postaci wsparcia rodziców. Ale z każdym rokiem potencjał zaczyna spadać. Po pierwsze dlatego, że z wiekiem umysł już nie jest taki elastyczny i świeży, podobnie jak ciało. Bra po drugie, dlatego że z każdym kolejnym rokiem masz mniej ja czasu mega na ogarnięcie się, a do tego rośnie odpowiedzialność. Dołóżmy Rozumiesz? kolejną rzecz. Pionowa przerwana linia to ukończenie szkoły, czyli symboliczne zyskanie wolności w dokonywaniu wyborów. Patrz na rysunek i spójrz na kiedy przypada okres, w Gdzie którym... jestem na tej linii dolnej? No nie jednocześnie... mam niebo... A. Nie jesteś już związany szkołą. By Masz Dyskryminacja. Małą odpowiedzialność. C. Masz wciąż wysoki potencjał. Hmm, czyżby? Wiem, że nie chcesz tego usłyszeć, wybacz, ale czyżby wczesna dorosłość? Rozumiesz, <grym> mi, to nie wiem, to... choć się domyślam. Zostaw lajka dla Żanety, a być może znajdzie zatrudnienie chociaż w następnym odcinku. Zgadzasz się z filmem? Rel? Słyszę rzeki słuchasz strzechy, słuchasz z słuchasz strzechy. Słyszę strzechy, słuchasz Słyszę krzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzyki słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzyki, słyszę